Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie No właśnie, zapraszam do fascynującej partii Ale zanim to, muszę powiedzieć, że Mamy chyba nowego geniusza w świecie szachowym Ciężko stwierdzić, aczkolwiek statystyki Zanim i wszystkie liczby przemawiają Otóż, Hans Moog Newman Zawodnik, 19-letni, który od roku jest dopiero arcymistrzem W przeciągu 3 lat około zrobił progres z 2450 rankingu do 2650. Gwarantuję wam, że jest to niesamowity wyczyn, dlatego że na tym poziomie od około 2450 zrobić progres o 200 punktów to jest bardzo bardzo trudna sprawa. Co innego zrobić progres z 2000 na 2300. No to już jest łatwiejsza rzecz teoretycznie. Więc niesamowity gość. Co ciekawe w wieku 8 lat dopiero nauczył się grać w szachy. Mieszkał trochę w Holandii, z pochodzenia hawajsko-duńskiego. Mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, streamuje, znany streamer zresztą. No i muszę powiedzieć, że zaczynam się przyglądać temu zawodnikowi. Rozegrał z Jankiem fantastyczną partię. W tym momencie za chwilę ją przedstawię. No i też w turnieju właśnie bierze udział, między innymi będzie grał z Carlsenem. W pokonanym polu zostawił m.in. Lewona Aronian'a, to się nie zdarza tak przypadkiem. Panowie tutaj grają online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, więc to też nie jest gra totalnie blitzowa ani buletowa, no więc zapraszam do, do analizy i przyjrzeniu się bardziej temu no, szachowemu geniuszowi, chyba tak trzeba stwierdzić. A, jeszcze najważniejsza rzecz, ten gość jest samoukiem. Z tego co wyczytałem, nie miał żadnego trenera, więc tym bardziej szacun, jeżeli to jest prawda, ale tak mówią internety. Przejdźmy do analizy. Uwaga! Tutaj e, Amerykanin zagrał D4. Janek odpowiedział D5 i skoczek C3. Rzadziej spotykane posunięcie, ale jak najbardziej. Można tak grać, i Janek postanowił od razu zagrać C5, żeby wyjaśnić sytuację w centrum. Jasne, że tutaj teoretycznie można wybić. W teorię się nie zagłębiam, tym bardziej, że Białe teraz zagrały E4. Ja jestem w szoku. Pierwszy raz coś takiego widzę. No może jeszcze mało wiem o szachach. Zaskakuje mnie to niesamowicie. Czeskołowy program podpowiada, że jest to Gambit irlandzki. Ciekawe, e, naprawdę to jest e, niezwykle ciekawe. Ja już takie ustawienie e, mniej więcej kojarzyłem. E, bardzo ciekawy Gambit. Janek wiedział, jak tutaj grać, ale chyba do pewnego momentu. Na razie bicie na 4 jest jak, jak, jak najbardziej prawidłowe. Posunięcie d5. Cały myk w tym gambicie prawdopodobnie polega na tym, że ten pionek tutaj robi sporo krzywdy przeciwnikowi za cenę pionka, czyli biała nie dość, że mają tempo więcej po debiucie, to jeszcze oddają pionka, żeby mieć jeszcze więcej temp. No ale nie wydaje się, że tutaj jakaś krzywda jest tutaj dla czarnych, bo skoczek f6. Ok, skoczek f6 i skoczek z g e2. Nieco dziwny ruch, prawda? Ale na tym polega Gambit, że jak go znamy, to wiemy jak reagować. To jest dobre posunięcie z tego względu, że tutaj czarne raczej muszą grać takie posunięcie jak e6, żeby dobierać się do pionka, a białe wskakują skoczkiem na f4. Czyli białe wykonały, wykonały dwa ruchy figurą w debiucie, co jest z reguły kiepskim pomysłem, ale w tym wypadku fajnie działa. No i teraz o co tutaj chodzi? Janek zagrał a6. Ale zwróćmy uwagę, co by się stało, jakby tutaj poszło bicie. Ja powiem szczerze, bym zbił tutaj na D5, ale dlatego, że jestem słabym graczem. Bo jak widzę tutaj takie proste bicie, to odbijam, bo nie widzę jakiejś tam. Powiedzmy. jakiegoś tam wielkiego zagrożenia. Faktycznie tutaj nie ma nic strasznego, tak mi się wydaje, bo jest wybicie. Na D5, jak skoczek wybija, to tutaj można zbić nawet Hetmanem. Tak sobie to rozpatruję I po wybiciu Hetmanem, ten skoczek oczywiście grozi widełkami, ale z goniec d I na przykład goniec E3. Pion więcej u czarnych. Silnik mówi remis. Ciekawe w ogóle to jest wszystko. Ciężko stwierdzić, którym kolorem. Wolałbym na przykład ja grać, nie wiem którym wy byście woleli grać. Plan Białych jest bardzo prosty: mianowicie długa roszada, szybki rozwój, i nie wiem w sumie jak dalej progresować. Nie wiem, można by było się w ten gambit bardziej zagłębić. Jednakże Janek, jak to Janek komplikuje, ale też zagrywa dobrze, w ogóle silnik mówi A6. Posunięcie niby lepsze. No, i ten ruch przede wszystkim nie pozwala wejść w figurce, ale też ma swoje minusy małe za chwilę, które będą widoczne. Po ruchu A6 białe wybiły na E6. Janek wymienił hetmana, co jest myślę, że korzystne. Wybicie Hetmanem i pionek wybija na E6. Gońcem również można było wybić. Spróbować jednak tego skoczka tutaj oddać, no ale widzicie, ta struktura pionków bardzo mi się nie podoba i myślę, że tutaj białe są świetne, bo grają gońce na C4, para gońców, słabe pionki w centrum zdublowane, więc no raczej słaba pozycja, więc Janek na pewno to wie, wiedział i zbił pionkiem. Silniki tutaj szalają czeskomowy, w ogóle silnik czeskomowy no na pewno nie jest najwyższej jakości, to co prezentują zawodnicy czołówki światowej, na jakim sprzęcie y, analizują, ale to nam chyba wystarczy, żeby mniej więcej zrozumieć, o co tutaj chodzi. I teraz tak, pionek wybił, OK. Skoczek zagrywa na A4. Zobaczcie, te skoczki zaczynają szaleć. Skoczek ruszył tutaj jeden, dwa razy, jeden i dwa razy. Newman tutaj gra bardzo konkretnie, skoczek chce wejść na B6. Zobaczcie, zostało zagrane A6 i skoczek wskakuje na B6, żeby atakować wieżę i gońca. Goniec na D7. Co ciekawe, można by było spróbować grać skoczek na C6, a po wejściu skoczkiem na B6, wieża B8 i w wybiciu tego gońca, bo głównie białym chodzi o to, żeby mieć parę gońców. I teraz zbicie skoczkiem na E6. I wydaje mi się, że. tutaj białe są OK. Ale cały czas się nie lubi pozycje mm, czarnych. Nie wiem, z jakiego powodu coś tam pewnie dalej widzi. Powiem szczerze nieco zgłupiałem w tej pozycji. Jest tak według mnie skomplikowana, znaczy może nie jest na, na tyle skomplikowany obrazek, ale jest na tyle ciekawa, że nie wiem jak tu reagować. Przyznaję się bez bicia. Warto sobie na pewno zobaczyć co i jak tutaj należy grać. Po skoczek a4 Janek zagrał goniec d7, skoczek wjechał na b6, wieża a7, już to i trochę niestandardowo i goniec c4. Figury zaczynają się mocno przyglądać obozowi przeciwnika, no i trzeba na pewno czarnymi uważać. Posunięcie E5, na co Skoczek wskakuje na E6. Widzimy jasny plan białych, białe chcą zostać z parą gońców po ewentualnej wymianie. Skoczek zagrał na C6 i goniec na E3. Ktoś by powiedział, ale dlaczego skoczek nie zbił tutaj gońca i tak dalej. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, pamiętajmy, a białe nastawiają się na rozwój figur. To jest ewidentna sprawa, widać to gołym okiem. Ciekawy ruch c3 byłby, aby tutaj nie wpuścić skoczka z c6, ale koniec e3 jak najbardziej wygląda obiecująco, z tego względu, że figury bezpośrednio atakują pionka na c5. W tym momencie po gońcu e3 skoczek wleciał na d4. No. Fajnie by było, jakby tutaj na przykład skoczek wybił, ale to się nie stanie, wiadomo, bo pionki się bardzo ładnie tutaj złączą i centrum czarnych byłoby świetne. Skoczek zagrał na G5. No i w tym układzie widzimy, że skoczek tu jakieś kolejne groźby tworzy z gońcem. Pozycja czarnych jest taka, bym powiedział, no, niełatwa. Goniec zagrywa na G4. Król na d2 ucieka oczywiście I goniec na h5, Cianek broni na f7 W taki sprytny sposób Tutaj dosyć ciekawym znowu jest zagraniem Ec3, ale to już chyba Teraz nie działa, bo skoczek po prostu Zostaje w miejscu Mega taktyczna zabawa Na szachownicy, trzeba przyznać Bo tutaj jak będzie wybicie pionkiem To czarne wybijają I te centrum za figurę na pewno byłoby znowu Świetne więc Białe postanowiły wieżę A zagrać na A1, czyli wprowadzić wieżę tutaj na tę samą linię, co stoi król. No i po tym ruchu, Goniec zagrał na G6. OK? dosyć nietypowe zagranie, ale logiczne. F4 z pułapką, pewną pułapką. No, trzeba próbować w jakiś sposób rozbijać pionki. Jeżeli byśmy zbili w przelocie, no to partia by się bardzo szybko skończyła. Z tego względu, że goniec wybija, trzeba wybić by pionkiem. bierze na e5, król na d8 i skoczek e6. Nie ma co zbierać w tej sytuacji kompletnie. Totalny paraliż, skoczki mega atakują. Król musi wejść na przykład na e7 albo na e8. Nie zazdroszczę pozycji, więc w tej sytuacji bić w przylocie nie wolno. Pionek zbił na f4, goniec na f4. Goniec E7. Janek próbuje tutaj kończyć rozwój, ale jest bardzo trudno. I C3 zostało zegrane. No właśnie, i teraz, jak y, tutaj Janek będzie grał pod dyktando przeciwnika, to na pewno to się nie skończy dobrze. Więc próbuje oryginalności troszeczkę. I zagrywa goniec na D8. Zobaczcie, skoczek jest podbiciem, ale jest atakowany tutaj. Ten skoczek gra z tempem na C8, atakując wieżę, więc wieża musi na A8. Skoczek daje szacha, jest przy okazji broniony. I król idzie na D7. No i. Teraz pytanie, czy można zbić skoczka? Można, tylko bardzo ciężko się doliczyć, co jest właśnie po tym silnym centrum. Doliczyć bardzo ciężko człowiekowi, bo tu jeszcze goniec fajnie wskakuje na A5. Dlatego też pewnie białe postanowiły zbić na B7. Taka praktyczna, chyba słuszna decyzja, trzeba przyznać. Na razie nie bije figury. Bije pionka za darmo. Atakuje gońca, i gramy dalej. Janek zagrywa goniec B6, wzmacniając tutaj obronę na D4, ale białe teraz wybiły. Pionek wybił. Figura mniej chwilowo jest u czarnych. Zwróćmy uwagę, że nie ma gońca, bo skoczek tutaj broni i jeszcze jest posunięcie białych w tym momencie wieża C1, czyli wieża próbuje tutaj swojej aktywnej gry na linii. Wieża z H na E8. Goniec B3. Piekielnie silne posunięcie, moi drodzy. Bardzo silny ruch. Z jaką wideo to posunięcie jest zagrane? Otóż. Goniec chce zagrać na A4 i tego króla totalnie męczyć. Potem wchodzi goniec D6 z takim praktycznie matem. Więc no, trzeba uważać. Powiedzmy, zagramy H6. Taki ruch pusty, jest prosty. Mat w dwóch ruchach. Szach. Mat. No dobra. Mata tutaj Janek oczywiście widzi. Gra E6, E3, przepraszam, z szachem. I król zagrywa na D1. Skoczek E4. Co jest ciekawe, tu jeszcze zaczyna się jakaś niezła jazda. W ogóle te figury są tak poszarpane, że głowa mała. Jak reagować? Otóż ruchy wtrącone mile widziane. Goniec A4, zawsze z atakiem na króla, i ten król sobie musi uciekać, oczywiście. Prosta wymiana następuje. I goniec zbije na E8. Białe zwyczajnie liczą materiał, i jeżeli mają okazję, no to wybijają to co trzeba. Jak goniec wybija tutaj, no to zawsze goniec C6. Więc wieża zbiła na E8. Skoczek D6. Kolejne widełki, kolejne problemy. A zauważmy, że teraz jest już wieża więcej po stronie białych. Ale jeszcze pamiętajmy, że te pionki czasami mogą zrobić kłoku. W tym momencie goniec zbił na G2. Wieża G1. Goniec na, G3, na F3. Krzysztof pól, No i król zagrywa na C2. Wieża F8. Król D3. No właśnie, król tutaj broni się troszkę sam, przyblokował piona d4. Zawsze figurą sobie mogę wrócić i pamiętajmy, że tutaj bardzo sprytne pułapki zestawia biały. Zobaczcie, że goniec wisi w tym momencie, ale tutaj zawsze skoczek na c8 może zagrać i odbić po prostu gońca, więc no widzimy, że białe trzymają tutaj rękę na pulsie i wszystko jest pod kontrolą. Król zagrywa na e6 i skoczek na c4. Ucieczka skoczka z atakiem, bardzo miła, sympatyczna rzecz. Goniec na C5, bierze G5 z atakiem na gońce. Bardzo ciężko się gra to już czarnymi. Janek wybił gońca. Tu jeszcze wtrącony szach, bardzo ładny zresztą. Przy okazji król F6 i wzięcie gońca. No podsumowując tę pozycję, jest ciężko. W tej sytuacji goniec zagrał na G4. Skoczek na D6, król G6, bierze G1, związanie, król H6. I dosyć sprytny ruch, skoczek F7, taktyka pogania taktykę. Zwróćmy uwagę, że jak król zagra na G6 to skoczek na E5 i tutaj wymiana do oporu z wieżą więcej po stronie białych. Wieża zbiła, wieża zbiła, wieża F2 e, i wieża zbiła na D4, tutaj wieża zbiła na B2 kontrolny szach. Zobaczcie, jak weźmiemy tego pionka, to będziemy jeszcze tego bronić, więc po ruchu g6 wieża zbiła po prostu na a6. No i w tej sytuacji już wieża zbiła na h2, król odbił. Jeszcze Janek tutaj dał kilka szachów, ale w tej pozycji kompletnie już nie ma co zbierać. Janek poddał partię w tym momencie, no i trzeba przyznać wielki sukces młodego Amerykanina. Będziemy się bacznie przyglądać jego partią, bo gra bardzo ciekawie i zacięcie. No, i zobaczymy, moi drodzy. Oczywiście ta partia była naszpikowana taktyką. Ja tak to troszeczkę powierzchownie omówiłem. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ważne, żeby zobaczyć, co i jak. A chętnych zapraszam do głębszych analiz samodzielnych. Uczmy się szachów, to są, to jest fajna gra. Bardzo zresztą mądra, ale dobra. Nie będę już tutaj nawijał, jakie są zalety szachów, wszyscy o tym wiemy. Dzięki, serdeczne za oglądanie i zachęcam do pobrania e-booka. Jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał, jest w komentarzu lub w. Opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.